W Ewangelii na trzecią niedzielę Adwentu widzimy ludzi, którzy pytają świętego Jana: cóż więc mamy czynić? I ja pytam się razem z nimi: cóż więc mam czynić? Odpowiedział im Jan: kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma. Wszyscy chcielibyśmy coś czynić, a najlepiej coś wielkiego, a tymczasem mamy tylko oddać. Ja mam oddać, ale tak za darmo? Oddawanie kojarzy się ze stratą. Jak mi coś nadstaje, wolę sprzedać lub zachować na zapas. Święty Jan mówi dalej: a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Żywność jest nietrwała. Jeśli zachowam ją na zapas, prędzej czy później się zepsuje. Ta żywność oznacza wszystkie dobra doczesne, materialne, które przecież są nietrwałe. Gdy chowam wszystko dla siebie, mam takie złudne poczucie bezpieczeństwa, bo wszystko to mogę przecież stracić w jednej chwili. Jezus nauczył nas modlitwy do Ojca, w której prosimy: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, a jutro, o Panie, nakarmisz mnie znów. Nie ma tu mowy o żadnych zapasach. Nie muszę chować na zaś. Mój Ojciec, który jest w niebie, zatroszczy się o wszystko, co mi potrzeba. Więc jak czytamy w drugim czytaniu: o nic się już zbytnio nie troskajcie, radujcie się zawsze w Panu. Oddaj, co ci zbywa, a doświadczysz prawdziwej radości z nieposiadania. Doświadczysz wolności bycia dzieckiem Boga, który żywi. Tylko oddając, zyskujemy. Tylko ofiarowując, znajdujemy. To jest prawdziwe zabezpieczenie. Oddając, gromadzimy sobie skarby w niebie. Każdą najmniejszą rzecz, którą bezinteresownie oddam, Bóg stokrotnie wynagrodzi w niebie. Ale On nie chce czekać aż tak długo. Już teraz chce mnie obdarowywać. On czeka na mój najmniejszy akt oddania, by dawać, i to w obfitości już teraz. Boża logika jest właśnie taka, że dając nie ubywa, lecz się pomnaża. Im więcej daję, tym więcej mi zostaje. Bo miłość jednego tylko żąda: wzajemności.